przyjechała wczoraj, koleżanka mnie tutaj przewiozła po prostu do pracy, tak? Rozumiem. Z tego względu, że no, nie miałam innego wyjścia. Co zrobimy? To przyniesiemy, czy to mam wjechać? Nie, proszę pana, ja to przyniosę. Dziękuję bardzo. Teraz okay. To wrzucę, zabramy tam dziewczyny, mi zaraz pomogą. Ja pani pomogę. Sekundę, nie ma problemu, proszę pana, jestem kawał baby. Tu jest poduszka i chyba pościel. Tu jest chyba. O, to jest szkło. To jeszcze może to wrzucić. Zapaliły? Tak. Ja się pytam o chłopaki. No już poszło centralnie od komina, a żywiało takie wiatrzysko. Więc. Tu są talerze, jak pani widzi. Okay. Tam też jeszcze trochę jest różnych rzeczy. Gdzie to pani weźmie? Ja to weźmie. Ja zapytam, bo w obowiązku moim jest zapytać. Gdybyśmy nagrali, a ja bym jeszcze poprosił o jakąś pomoc na Facebooku, zanim to zamieścił. Nie ma problemu. Witam panią serdecznie. Witam serdecznie. No, ubolewam, współczuję pani, bo pani spalił się dom. My tu jako strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej chcieliśmy odpowiedzieć na ten apel. To, co było możliwe, szybko dostarczyliśmy. Dziękuję serdecznie za każdą pomoc. Naprawdę zostałam w sumie w jednych butach, w jednych spodniach, w jednej kurtce. I każda tego typu pomoc to jest po prostu jednym słowem od ludzi o przeogromnym sercu. Więc jestem serdecznie wdzięczna za to, co państwo dla mnie zrobili. Na naszym sztandarze pisze Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Zawsze przychodzimy w każdym nieszczęściu. Powie pani mi, co się stało. Proszę pana, no po prostu zapalił się dom. Podejrzewam, że przyczyną pożaru było zapalenie się sadzy w kominie. A przy takim silnym wietrze, no niestety za nim straż dojechała. Straż ochotnicza, straż Zosuchowa, dokładnie. No niestety już nie było co ratować, tylko i wyłącznie ugasić ten pożar, żeby nie rozwiązał się gdzieś dalej. Tak jak pani mi mówiła, dom został tylko komin po domu. Dokładnie. I pani nie ma w tej chwili gdzie mieszkać i potrzebuje tej pomocy. Zwracam się do ludzi z gorącym sercem, otwartym sercem. Są święta. Trudno mi nawet powiedzieć i złożyć pani życzenia, bo pierwsze to. Na pewno nie będą wesołe. Na pewno nie będą dla pani wesołe, ale życzę pani wytrwałości. Przede wszystkim dużo zdrowia i opanowania tej psychiki, którą pani w tej chwili ma. Dziękuję serdecznie. Ukrywam, że to będzie bardzo ciężkie. Z wiadomych przyczyn nie życzę nikomu, żeby komukolwiek coś takiego się przydarzyło. Uważajcie na siebie i po prostu bądźcie wszyscy ostrożni i czujni przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zapytam, czy mogę udostępnić ewentualnie pani telefon. Bardzo proszę. Jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Dziękuję wzajemnie.